Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że jakoś udało się Państwu rozlokować na tej no niewielkiej sali, jak widać, dla naszej nieczwickiej społeczności. Witam bardzo serdecznie na koncercie zatytułowanym Wielcy Nieobecni w wykonaniu niedrzwickich artystów. Koncertowi towarzyszy zbiórka pieniędzy do puszek na rzecz Wiktorii Dyś. Wiktoria Dyś-Mętowa urodziła się w 2017 roku z niezwykle rzadką i ciężką chorobą Femoral Facial System. Mała Wiktoria ma szereg wad wrodzonych, żeber, kończyn dolnych, miednicy, kolan, stóp, zdeformowanych kości udowych. Jest to jedyny przypadek tej choroby w Polsce, stąd nie doczekała się nawet polskiej nazwy. Dziewczynka wymaga intensywnej rehabilitacji, opieki wielu specjalistów, a w przyszłości wielu poważnych operacji. Bez tego skazana będzie na amputację nóżek. W pomoc małej Wiktorii mocno zaangażowali się jej bliscy z Niedrzwicy. Dołączmy do nich. Zbiórkę organizuje klub wolontariusza ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej pod kierunkiem pani Doroty Rusek. Wolontariusze są tutaj na tej sali, tam z tyłu z puszkami, a więc myślę, że kto ma otwarte serce, myślę, że wspomoże. Przypominamy również o zbiórce nakrętek, którą prowadzimy właśnie dla Wiktorii w szkole, jak to również u nas w Goksirze. Listopad. Miesiąc kojarzący się z nostalgią, tęsknotą, senną mgłą. Powiedzmy też szczerze, to chyba najmniej lubiany miesiąc w roku. Tuwim pisał, że listopad jest jednym z najdotkliwszych wrzodów na dwunastnicy roku. Z drugiej strony Katarzyna Grochola stwierdziła kiedyś, że listopad to najlepszy miesiąc w roku, bo do następnego listopada mamy jeszcze 11 miesięcy. Tak czy siak, czy ktoś lubi listopad, czy nie, z pewnością zgodzi się, że to miesiąc szczególnie skłaniający wspominania tych, których z nami nie ma. I stąd też dzisiejszy koncert. Wspominać będziemy polskich artystów, którzy z jednej strony zamienili ziemską salę koncertową na tę niebiańską, ale z drugiej, poprzez swoją muzykę, twórczość, nadal są obecni wśród nas. Takich wspaniałych osób jest wiele. Nie dalibyśmy rady przedstawić ich wszystkich podczas jednego koncertu. Ale kto wie, może to będzie impuls do kolejnych edycji tego typu przedsięwzięcia. Bo piosenka to najlepszy nośnik wspomnień. To niesamowita rzecz, jaką rolę artyści i ich twórczość odgrywają w naszym życiu. Znamy tych ludzi w zasadzie tylko przez ich piosenki, muzykę, filmy z radia i z telewizji. A jednak zajmują w naszych sercach ważne miejsce. Dlatego tak przeżywamy, gdy ulubiony czy szczególnie ceniony artysta odchodzi. Te uczucia niezwykle sugestywnie przedstawia Budka Suflera w piosence Czas ołowiu. Thank you.
zimnym światłem gwiazd. Jak ciężko żyć tym, co zostali. Estradowym. Drodzy Państwo, tak sobie myślę, od czego teraz zacząć? Od czego zacząć? Bacha. Od Bacha. Dobrze, zaczniemy zatem od Bacha. Zbigniew Wodecki. Wiele roboty kosztowało zrobienie ze mnie skrzypka. Tak mówił sam Wodecki o sobie. Zbierał cięgie od ojca za to, że nie ćwiczy dostatecznie dużo. Na samym początku mały Zbyszek był zafascynowany skrzypcami. Ale jak się okazało, że skrzypce same nie grają, to i fascynacja minęła. Zbynio nie chciał więc grać, bo po pierwsze to tak troszkę był leniem, a po drugie postanowił zostać Robinem Hoodem, a nie skrzypkiem. Czasem jednak już jako nastolatek docenił skrzypce i polubił grę na nich. A jak było ze śpiewaniem? Czy zaczął śpiewać przypadkiem? Wodecki twierdzi, że tak i że był to przypadek, do którego dążył. W ostatnich latach był wiecznie zabiegany, wręcz rozpędzony. Ciągle w trasie, koncert za koncertem. Nagrania, radio, telewizja. Kiedyś nawet sam sobie odwołał koncert. Dzwonił do niego z jakiejś miejscowości, żeby potwierdzić występ. A on przeprasza, że nie może, bo gra wtedy. No właśnie, miał grać tam, skąd dzwoniono. Alicja Majewska śmiała się, że Zbyszek z powodu ciągłych wyjazdów mieszkał w swoim samochodzie i że miał w nim wszystko, czego potrzebował. Dwie czyste białe koszule, zapas pestek słonecznika, które pogryzał w trasie i kosmetyczkę, czyli zrobiony specjalnie na zamówienie futerał, w którym mieściły się skrzypce, trąbka, a także szczoteczka do zębów i zwitek dopiero co zarobionych banknotów. Ja wiem, że jest z nami gdzieś, może na widowni, a może już gdzieś tutaj z tyłu, pani Zosia Palu, która chciała się też podzielić pewną refleksją związaną ze Zbigniewem Wodeckim. Jeśli jest, to zapraszam tutaj do nas na scenę. A ja jeszcze przyznam państwu, że... A jest pani Zosia! Jest pani Zosia. To ja proponuję, że do sceny jest dość daleko, podam mikrofon. Pan gitarzysta będzie uprzejmy. No, pan perkusista był bardziej uprzejmy. No, a jednak, dobrze, dali radę. Pani Zosiu, proszę tak w paru słowach powiedzieć takie swoje wspomnienia, bo wiem, że mogą być bardzo ciekawe. Moje wspomnienia to są takie, że pan Wodecki, Zbigniew, i to zacznij od Bacha, to taka nietypowa piosenka, ona się nietypowo zaczęła. Bo najprzód Zbigniew Wodecki grał w orkiestrze klasycznej. I kiedyś, idąc ulicą, zaczepił go pan niskiego wzrostu w kapeluszu i zapytał, czy pan od Bacha? Tak, odpowiedział pan Wodecki.
No to tak dalej rób. Tak mu powiedział i poklepał go po plecach. No i tak się właśnie zaczęło. My mieliśmy takie szczęście, że spotkaliśmy się osobiście z panem Wodeckim u nas w Niedźwicy na Dożynkach. Ja akurat byłam i to tak blisko sceny, także dokładnie mogłam obserwować i słuchać tej muzyki. W pewnym momencie, jak zaczęła ta ulewa, to ja myślałam, że zawali się ten dach, ale orkiestra na chwilę przestała grać, ale pan Wodecki z humorem zaczął opowiadać wesołe historyjki, także koncertu nie przerywał. Pomimo, że był tak wielkim artystą, zawsze miał szacunek dla widza. Z dystansu podchodził do swoich występów. Także my, w naszej pamięci pozostanie bardzo, bardzo długo jako wspaniały muzyk, miły, przyjemny, uprzejmy. Po prostu jego piękne melodie, bardzo ładne teksty piosenek, no i najważniejsze, ta gra, piękna gra na tych jego skrzypkach. Dziękuję bardzo. Zatem, drodzy Państwo, zapraszam teraz do wysłuchania Zacznij od Bacha, a zaśpiewa zespół Prosto z Pola z przyjaciółmi Ulą Wnuk, Ulą Wierzchowską, Marceliną Błasik, Albertem Jurzyńskim, Pawłem Moskwą, a gra Niedźwicka Orkiestra Koncertowa pod batutą Bogusława Wróblewskiego. Oh.
To ja teraz zapraszam tutaj przyjaciół na ławeczki, na krzesełka. Będzie mi przyjemniej też z nimi prowadzić dla Państwa dalej koncert. Ponownie Budka Suflera, tym razem wokalista, który z Budką występował na przełomie lat 70. i 80. Romuald Czystaw, menedżer Budki Suflera, Marek Zeliszewski, powiedział po śmierci Romualda Czystawa, że był to najprawdziwszy artysta estradowy, postać charyzmatyczna. Wyróżniał go dar nawiązywania kontaktu z publicznością. Po trzech pierwszych minutach, niezależnie czy przed sceną było kilkudziesięciu czy kilkaset osób, Czystaw stawał się ich przyjacielem. Jego głos świetnie znamy z takich hitów jak Nie wiesz nigdy kobiecie, Za ostatni grosz, Piąty bieg czy Rock and roll na dobry początek, który za chwilę usłyszymy. A propos piosenki Za ostatni grosz. Marek Dutkiewicz, autor tej piosenki, wspomniał, że swego czasu muzycy Budki Suflera grali ten numer w kaskach motocyklowych z goglami. Bo wśród fanów szybko przyjął się zwyczaj, aby podczas pierwszych taktów tego utworu rzucać na scenę bilon. A przed Państwem Sławomir Pyc w piosence Rock and roll na dobry początek. Na tej piosence, drodzy Państwo, też można rzucać pieniędzmi. Proponuję co prawda bardziej banknoty, bo Sławek nie ma kasku, ale tak najlepiej to proponuję wrzucać te pieniądze do puszki dla Wiktorii Dyś. Drodzy Państwo, Sławomir Pyc, Rock and roll na dobry początek, a gra zespół estradowy. Szlak. Zima prawie się zmyła, rock'n'rollem pachnie kraj. Wszędzie jakby mył znów nowy duch, nowy luz. Dobra stara muzyka między nami żyje znów. Zwróca się na rock'n'rolla. Za szczęście mi narody pola. Zrób za szczęście mi narody pola. Zrób za szczęście mi narody pola. Czekać, póki dobra pasa trwa. Życie szybko ucieka, nie ma sensu z Bogu stać. Jeśli serio chcesz, dalej w tym rytmie żyć. Sama to się nie zrobi, jeśli ty nie zrobisz nic. Zrób coś też i ty. Zrób coś też i ty, narody pola. Zrób coś też i ty, narody pola. Zrób coś też i ty, narody pola. Ale to nie koniec tym. Bo to wszystko się skryło gdzieś po
kątach jeszcze śpi. Otwórz okna i drzwi, cały swój przerycz dom. Niech przeciągiem wyleci stare zasiedziałe zło. Zrób coś dla siebie, na rock'n'rolla. 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 Blisko wreszcie trafił szlak. Rock'n'rollem pachnie kraj. Póki dobra pasa trwa, nie ma sensu z boku stać. Gorąco było, gorąco. Sławomir Pyc, wspomagany przez chórek Weronikę, Mariolę i Paulinę. Drodzy Państwo, Danuta Rin na scenie, wulkan energii, niezwykły urok i zaraźliwy śmiech. Poza sceną, zmagania z poważną depresją. Jeden z największych przebojów to piosenka Gdzie ci mężczyźni? Polacy zakochali się w tym utworze. Rin zaczęła ją śpiewać akurat, gdy jej świat runął w gruzach po rozwodzie z Bogdanem Czyżewskim. Miała wtedy 40 lat. Czuła, że straciła właśnie szansę na dom, dzieci, rodzinę. A to było jej ogromne pragnienie. Nie mogła się pozbierać po rozwodzie. Włodzimierz Korcz skomponował Gdzie ci mężczyźni. Jan Pietrzak napisał tekst i szukali kogoś, kto zrobi z tego perełkę. No kto, jak nie Danuta Rin, która tę piosenkę mogłaby, z tą piosenką mogłaby się rozprawić z tym jednym szczególnym mężczyzną. Ja czekałam na taką piosenkę, tak ponoć zareagowała piosenkarka. Ale pierwsze publiczne wykonania tego przedboju wcale nie powalały na kolana. Rin brakowała tej energii, brawury, tego scenicznego pazura. Zapomniała tekst, myliła się. Nie pomagało nawet śpiewanie z kartki. W końcu, podczas jednego z koncertów, stanęła tyłem do publiczności i zaśpiewała piosenkę tak, jak przystało na Danutę Rin. Porwała tym widownię, dostała owację na stojąco. Wróciła dawna, energetyczna artystka. Co prawda, nie udało jej się spełnić marzenia o macierzyństwie, ale pojawił się w jej życiu ktoś, kto, na kogo czekała, i przelała swoją miłość, córka chrzestna, znana dziennikarka Kinga Rusin. My dziś przedstawimy inny wielki szlagier Danuty Rin. I jest tylko jedna osoba, która może go zaśpiewać, bo nikt nie ma tyle wdzięku, ile ona. Teresa Struk. Zobaczymy tylko, czy stanie bokiem, czy tyłem. Myślę, że przodem. Yeah.
powiedz tato, to taki uśmiech ci da, uśmiech ci da, jak dam ja. Może inne są ładniejsze, może i są, może inne są piękniejsze, może, no co? Może inne są pragniejsze, na pewno są, no ale powiedz sam, no ale powiedz sam, kto ma tyle dzień. Proszę do wysłuchania innej artystki. Irena Jarocka. Jako dziecko lubiła chodzić, drodzy Państwo, po cmentarzach. Sama oczywiście, za dnia. Chociaż jej bracia namawiali ją i na nocne eskapady. Chodziła też po drzewach, bawiła się w Indian, miała nawet swój indiański szałas. Uwielbiała książki do tego stopnia, że zaniedbywała naukę. I mama musiała chować przed nią książki. To tak jak się dziś chowa telefony przed dziećmi, prawda? No właśnie. W domu nazywali ją Kicia, bo miała bardzo cieniutki głosik, jak miauczący kotek. Nie lubiła siebie. To uczucie towarzyszyło prawie cały czas. A ludzie ją kochali. Jeden z panów wyznał jej kiedyś. Wie pani, jestem jednym z 10. Jakich 10? Jednym z 10 na 10, którzy się w pani kochają. Irena Jarocka jako artystka zmagała się też z potworną tremą. Co było też widać po pani Strugowej, z jaką tremą się zmagała. A występowała bardzo często. Sale koncertowe, świetlice w domach kultury, w zakładach pracy, w domach wczasowych, klubach studenckich, od Bałtyku po Tatry, pękały w szwach, gdy pojawiła się Irena Jarocka. Jak wspomina Marian Zacharewicz, swego czasu w Koszalinie przez miesiąc dawała po 2 koncerty dziennie. Ludzie chcieli jej słuchać bez końca. Ciekawostką jest to, że Jarocka śpiewała w 8 językach. A najsłynniejsza anegdotka związana z Jarocką dotyczy jednego z jej przebojów i bardzo popularnej przed laty audycji radiowej, piosenka Na życzenie. Jedna ze słuchaczek poprosiła o piosenkę Jarockiej, ale nie potrafiła podać tytułu. Zapytana przez dziennikarza, no o czym jest ta piosenka? Bez namysłu odpowiedziała, o Jerzym Gondolu. Chodziło oczywiście o przebój Gondol Jerzy z Nadwisły. A my usłyszymy za chwilę piękny, wspomnieniowy utwór, By coś zostało z tych dni. A śpiewa Urszula Wnuk. Towarzyszyć jej będzie zespół Prosto z Pola i Przyjaciele. Zagra zespół estradowy
a zatańczą na scenie, drodzy Państwo, mistrzowskie pary przygotowane przez Dominikę Dul. Dominika Kurek, Alicja Korba, Maja Stelmach, Emilia Jarocha, Wiktoria Gorajek, Wiktoria Rejmak, Iga Stępień, Kacper Pietras, Kacper Kowalczyk, Michał Dziekanowski i Maksymilian Florek. Drodzy Państwo, by coś zostało z tych dni. Ale to proszę śledzić nasze ogłoszenia. Drodzy Państwo, a teraz zaproszę Państwa do wysłuchania niezwykłego dzieła, które stworzył ojciec Polskiej Opery Narodowej, czyli Stanisław Moniuszko, który mówił o swojej pracy twórczej. Ja nic nowego nie tworzę. Wędruję po polskich ziemiach. Jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł. Jego muzyka była taka, jakim on był człowiekiem. Prostoduszna i skromna. Jak ktoś kiedyś stwierdził, Moniuszko sam tłoczy się do serca. Pisał niemal wyłącznie muzykę zaangażowaną. Postawił na polskość.
Jak większość ówczesnej inteligencji pod zaborami był romantykiem i pozytywistą zarazem. Zagrzewał do walki o byt narodowej kultury, uprawiając pracę u podstaw, wspieranie niższych warstw społecznych. To widać też w Halce. Główną osią dzieła jest sprawa chłopska, zgrabnie ukazana w historii miłosnej. Bo tytułowa Halka to wieśniaczka uwiedziona niegdyś przez panicza, syna stolnika. Opera przedstawia perypetie tej pary, a anegdota wspomina, że na pytanie Moniuszki, jak się podobała opera, znajomy szlachcic odparł: kochany Stasiu, wszystko jest za długie. Stolnik już w pierwszym akcie powinien dać Halce krowę jako odszkodowanie i sprawa by była zakończona. Nie wiem, czy jest na tej sali ktoś, kto nie znałby słynnej Prząśniczki. Jeśli nie, to przypomni ją chór Gaudete pod kierunkiem Wiesława Brzuski. Piosenek Wojciecha Młynarskiego, które na trwałe weszły do naszego języka. Te i wiele innych zresztą. W tak lapidarny i jednocześnie poetycki sposób o świecie potrafił opowiadać tylko Młynarski. A opowiadał o tym, jak wygląda życie rodzinne, romansowanie, wczasowanie, imprezowanie, marzenia, tęsknoty i nawyki polskiego obywatela. Autor przepastny, jak nazywał go Andrzej Strzelecki. Uznano go za twórcę nowej formy artystycznej, tak zwanych felietonów śpiewanych. Artyści, którzy śpiewali jego teksty, uważali, że mają wielkie szczęście, że to przepustka na estradę. Takie szczęście miała też Hanna Banaszak, która otrzymała od Młynarskiego piosenkę Tak bym chciała kochać już. A dla nas utwór ten przypomni Martyna Wójtowicz w piosence z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Tak bym chciała kochać już, a gra Niedźwicka Orkiestra Koncertowa.
mym szczęściu i to, że się zwieszył, a ja bym chciała kochać już i każdy dzień miłości na serduszku cieszyć i w oczy mnie cudne oczy do porannych wzóż ja patrzeć chciałbym już gruzeczką i na róż czuły telegram wystukuje też do pieszy. Ach szczęście moje, znajdź właściwy grom. Tu jestem, czekam tu stop. Stuk puk, stuk puk, stuk puk. Płyną pytania stworzonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a więc tak bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia i się spieszę. Pieszczotę twych pocałunków błysk mimo swych dusz. Ja poznać chciałabym już. I wierzę, że przyjdzie ta chwila, gdy wreszcie spojrzę w oczy te. I serce jak dzwon powtórzy to on. I martwić się przestanę, że bym chciała kochać już i każdy dzień miłości me serduszko cieszyć i w oczy mi te zupy, oczy do porannych wzóż ja patrzeć chciałabym już pod bluzeczką mila róż czuły telegram wystukuje też depesz ach szczęście moje znajdź właściwy krok tu jestem, czekam tu stop. Stuk puk, stuk puk, stuk puk. Płyną pytania stworzonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a więc tak bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mi się spieszy. Pieszczotę twych pocałunków, błysk miłosnych burz. Ja poznać chciałabym już. Muzyczką mila róż czuły telegram wystukuje też te pysze. Ach szczęście moje znajdź właściwie go. Tu jestem, czekam tu stop. Stuk puk, stuk puk, stuk puk. Płyną pytania stworzonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mi się spieszy. Pieszczotę twych pocałunków, długie szczęścia dni. Chcę mieć to zaraz za tym. Martyna Wójtowicz. Tak bym chciała kochać już. Ogromne brawa. Drodzy Państwo, ja już dostaję takie powolu informacje, takie moje dziwne miny, to były, że nie rozumiem ile jest. A chcieliśmy podzielić się, że w puszkach mamy już 1672 zł. I już teraz Państwu dziękujemy. Brawo dla Państwa. O następnym artyście tak naprawdę nikt lepiej by nie powiedział, jak taka jedna nasza znajoma nauczycielka i koleżanka. Czy jest gdzieś Celina? Jestem. Jesteś? A to bardzo się cieszymy. Pani profesor, czy możemy panią prosić do nas? Idę, ale w tym nie ciasno. No ciasno, pani profesor, ciasno. Ale cóż, znowu będę musiała się chyba podzielić mikrofonem. O, bardzo ładnie. To był bardzo polski język. Przelazę jakoś. No co tam Iza chciałaś ode mnie? A ja chciałam, żebyś podzieliła się tym mikrofon. Oczywiście. Chciałabym, Celinka, abyś powiedziała coś
o tym następnym naszym artyście, którego chcemy Państwu przypomnieć, a jest to naprawdę, drodzy Państwo, niezwykle charyzmatyczny artysta. Znaczy... Akelinka coś na ten temat wie. Znaczy o Ryśku mówimy, tak? O Ryśku! Iza, zanim powiem o Ryśku, to chciałabym Ci powiedzieć, lecąc dalej Młynarskim, że Młynarski to też śpiewa jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, wie, żeby ten listopad taki trochę z życiem był, nie? No. My Cię jeszcze zaskoczymy dzisiaj. Tak myślę. Cóż, Rysiek, jeśli słyszę to hasło, no to imprezy studenckie, no to jedna wódeczka, druga wódeczka, papierosy. Tego Państwo nie słyszeli. Muszę to powiedzieć. A później, jak już ta jedna, druga, trzecia, piąta, to chłopaki zawsze wtedy się nastrajali i było czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę ją mieć. A potem, wiesz co było potem? Znaczy ja się boję. I tu cię zaskoczę. Potem to myśmy wszyscy tacy natchnieni szli i Polskę zmieniali. Tak! No dziękuję! Bardzo Celinka dziękuję, bardzo mi ułatwiłaś zapowiedź następnego artysty. Drodzy Państwo, więc ja już nic nie będę dodawać. Przed Państwem Damian Antoń, wiązance utworów Dżem, a zespół estradowy oczywiście do tej wiązanki zagra. Siemajcie ludzie! Chociaż puste mam kieszenie, no i wody czasem da. Ja już nigdy się nie zmienię, zawsze będę żył już tak. Nie słuchałem nigdy ojca, choć przestrzegał zgroją cię z naiwności w oczach chłopca. Dziś już wielu śmieje się, thank you.
na miejscu ojca i matki, skąd to dziecko się wzięło, bo to Damian Anton. Jeszcze raz ogromne brawa, Damian. Drodzy Państwo, nie trudno trafić na opinię, że Zaucha to obok Czesława Niemena najwybitniejszy polski wokalista. Niezwykły głos i rzadko spotykana w tych rejonach świata tak zwana czarna wrażliwość muzyczna. Genialne wyczucie rytmu, umiejętność poruszania się w wielu stylach muzycznych. Zaucha był samoukiem, a uczył się niesamowicie szybko. Jedna z anegdot mówi o tym, jak przyjechał kiedyś do Warszawy na nagrania dla Polskiego Radia. Poprosił o herbatę, wszedł do studia, zaśpiewał całą płytę bez przerwy, następnie wypił herbatę do połowy i pojechał do Krakowa. A jak zaczął przygodę muzyczną z estradą? Dzięki ojcu, muzykowi, perkusiście. Zaucha junior pierwszy raz w życiu wystąpił publicznie jako 8-latek, gdy jego ojca tak rozbolały zęby podczas koncertu, że musiał lecieć zwyczajnie na pogotowie. No to na swoje miejsce posadził Andrzejka. Pozostali muzycy nawet nie skrzywili się na to andrzejkowe bębnienie. Poszło nieźle, mimo że Andrzejka ledwo było widać zza bębnów. Zaucha miał w swoim repertuarze wiele wspaniałych utworów. Do jednych był bardziej przywiązany, inne no nie były mu takie bliskie. Tak właśnie było z piosenką Czarny Alibaba, która wydawała się piosenkarzowi zbyt prosta, trochę wręcz płytka. A publiczność kocha ten utwór. Znany kompozytor Włodzimierz Kocz również nie darzył tej piosenki dużym szacunkiem, ale gdy usłyszał ją w wykonaniu Zauchy, zmienił zdanie. Zaucha zrobił z tego kawałka majstersztyk. Fenomenalny utwór. Czasem perfekcyjne wykonanie, jak stwierdził Kocz, jest w stanie z prostej pioseneczki zrobić arcydzieło. A dziś Czarnego Alibabę usłyszymy w wykonaniu Urszuli Wierzchowskiej. I będzie to również majstersztyk. A zagra Niedrzwicka Orkiestra Koncertowa. I zatańczą ponownie, ale już inni, ale również mistrzowie przygotowani przez Dominikę Dul, Michalina Baum i Damian Kuzioła, Maria Niekłań i Kacper Kuzioła, Marta Sapińska i Adam Szuster oraz Natalia Kałdonek i Maksymilian Florek. Śpiewa Urszula Wierzchowska.
zapraszam jeszcze raz tancerzy, bo chcemy również podziękować pani instruktor Dominice Dul za przygotowanie tych tancerzy. Dominiko, dziękujemy. Dziękujemy tancerzom. I wielkie brawa dla Uli za piękne wykonanie Alibaby. Majster Sztyk. Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, ponieważ ja tak czasami lubię sobie na scenę kogoś zaprosić, to teraz bym chciała zaprosić Monikę Jarczyk. Moniko, Moniko, chciałam, żebyś mi również pomogła przy następnych artystach. Czy jest Monika Jarczyk? Ach, zapraszam, zapraszam tu do mnie, do przodu, bo tu będziemy ustawiać następny zespół. Witam, Moniczko. Monika Jarczyk pracuje na co dzień... gdzie? Ciągle przez 10 lat w Uniwersytecie Medycznym. Także gdyby komuś było coś nie tak, to do Moniki, ona nie ma bladego pojęcia, bo zajmuje się zupełnie czym innym. Tak, oczywiście. Moniczko, za chwilę chciałabym przedstawić Violette Villas, ale wiem, że ty potrafisz powiedzieć i o Villas, i o Zausze. Także, drodzy Państwo, Moniko, podziel się z nami swoimi refleksjami na temat tych artystów. Nie wiem, czy życiorys obu z tych artystów powinnam przytaczać. Chyba nie, ale ja tylko ciekawostka. Podzielę się z Państwem moim własnym kawałkiem biografii, który z tymi artystami jest związany. Otóż ja potwornie bałam się Violetty Villas. Drodzy Państwo, ja tak bałam się Violetty Villas, że kiedy ona występowała w koncercie życzeń w niedzielę, ja wychodziłam z pokoju. Przerażała mnie ta postać, gdyż cały czas kojarzyła mi się z taką postacią z bajki, psychodelicznej jak na owe czasy, Pulcheria i Bestyja. I to właśnie była ta Bestyja. Nie byłam w stanie wyobrazić sobie, jak można stworzyć taką kreację, która potem okazała się kreacją opracowaną przez Diora, przez dom mody Dior. Te piękne suknie, ta fryzura, porównywana często do grzywy lwiej. Dla mnie to był potwór, mimo tak cudnego głosu. I proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, że mój tato, który zmarł już ponad 10 lat temu, okazało się niedawno w tajemnicy, trzymał w swojej sekretnej szafce zdjęcie Villas. Byłam w niezłym szoku. Natomiast jeżeli chodzi o Zauchę i tą piosenkę, którą usłyszeliśmy, Czarna Alibaba, dla mnie to była piosenka, która wprowadziła mnie w wiek już młodzieżowy. Miałam 11,5 roku, drodzy Państwo. I pierwszy taniec, który wykonałam na weselu z prawdziwym chłopakiem, to właśnie był taniec do piosenki. Taniec do piosenki Czarny Alibaba, proszę sobie wyobrazić. To nie był jedyny taniec, który wtedy wykonałam, też się pochwalę, ale potem w szkole wszyscy mówili, że ona tańczyła z prawdziwym chłopakiem. Także Czarny Alibaba został mi w głowie jako ten wstęp do młodzieżowości. Dziękuję bardzo. Moniko, bardzo Ci dziękuję, bardzo mi pomogłaś. No tak, tak. Są tu jacyś prawdziwi chłopacy, o tak zapytam. Na pewno są. Kto tańczył Alibabę? No Paweł, jedyny prawdziwy chłopak, dobrze. Drodzy Państwo, a zatem może już nie będę bardzo przybliżać życiorysu Violetty Villas, bo skoro na przykład Monika się bała, to ja nie wiem, co z Państwem, jak zacznę przybliżać i Państwo się zaczną bać, to nie będą mogli wysłuchać następnego utworu, do którego już teraz zapraszam zespół Krajkę, a będzie to 40 kasztanów. W wykonaniu zespołu Krajka z Niedrzwicy Dużej akompaniuje Wiesław Brzuska. Los, sol se para sol y sol.
zespołu Kielka i Wiesława Brzuski, który przygotował zespół. Same Violetty Villas były. Brawo! Szanowni Państwo, a kolejną charyzmatyczną postacią polskiej sceny, którą uważa się za ikonę polskiego rocka, wspomnimy dzisiaj Korę. A zaczynała jako wychowanka domu dziecka prowadzonego przez zakonnicę, grając w Jasełkach czarny charakter, bo też inni nazywali ją jako Czarną Jagodę. Taka mała Olga Czarna Jagoda. Ciemna cera, czarne oczy, czarne włosy. No więc we wspomnianych Jasełkach grała ten czarny charakter, a potem śpiewała a cappella i wzruszała wszystkich do łez. A w jaki sposób muzykę Kory i Manamu poznała Weronika Pylak? Weroniko, zapraszam. Dobrze. Zaraz zobaczymy, drodzy Państwo, bo to bardzo ciekawe. Ja wiem, czy takie ciekawe. Myślę, że taka historia przydarzyła się wielu osobom. Ponieważ ja Korę poznałam dzięki liście przeboju programu trzeciego. Kto słuchał? Ręka w górę! 150 lat temu, jak chodziłam do liceum, piątek to był taki święty czas, tak? Nikt nie mógł mi przeszkodzić. Przygotowany był magnetofon, stosik kaset. No i nagrywało się, tak? Wszystkie utwory z trójki, z listy przebawu, zwłaszcza nowości. I tak właśnie poznałam Korę, dzięki Markowi Niedźwieckiemu. Nie osobiście, szkoda, ale... No tak, oczywiście, tak. Ja myślę, że wielu z Państwa robiło podobnie, ja również. Ale drodzy Państwo, może teraz zaproszę Państwa do wysłuchania piosenki Błockie Buenos w wykonaniu boskiej Weroniki Pylak. Yeah.
pracowni. Dobrze, troszkę teraz Państwa wyciszę, wyspokoję, troszkę nostalgii. A za chwilę przejdziemy do Marka Grechuty. Gdyby nie Elvis Presley i Paul Anka, nie byłoby Marka Grechuty jako muzyka. Żywiołowość i spontaniczność zagranicznych artystów piosenek porwała dorastającego Marka. Swego czasu w kółko śpiewał Dianę i Speedy Gonzales z Paula Anki. Choć nie miał pojęcia, o czym śpiewa, po prostu naśladował język angielski. Dopiero później lata studenckie, przeglądy piosenki studenckiej i bez wątpienia Ewa Demarczyk pchnęły Grechutę w stronę poezji. Znajomi i bliscy zapamiętali Marka jako dojrzałego artystę, jako miłego, uśmiechniętego, ale nieobecnego myślami w towarzystwie. Jakby stał za szybą, zapatrzony w przeszłość. Znany był również ze swojej nieporadności, nieprzystosowania do życia. Za żadne skarby nie można go było obciążyć na przykład kluczami do domu, bo na pewno by je zgubił. Dlatego powstał taki zwyczaj, a były to czasy bez domofonów oczywiście, że gdy Marek stał pod swoją bramą, to gwizdał i tym samym dawał znać, że czeka. Wtedy z okna leciały klucze i można było otwierać bramę. Oczywiście Grechuta nie gwizdał pierwszej, lepszej melodii, tylko charakterystyczny motyw z piosenki Niepewność. Teraz powinny polecieć klucze, ale najlepiej od BMW, prawda? Na scenę. Może być z dowodem rejestracyjnym. I jeszcze jedna ciekawostka. Marek Grechuta uwielbiał krzyżówki i łamigłówki, a jego specjalnością były palindromy, czyli wyrażenia brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej, jak od prawej do lewej. Ja teraz sprawdzę na Państwa tu tak sprawności takiej bez czytania, a powtarzania. Na przykład, kobyła ma mały bok. W drugą stronę? Nie, to było w tą samą stronę. A ja chcę w drugą stronę. Czytane teraz od prawej do lewej. Bok mały. Ma kobyła. Brawo, oczywiście, dobrze. Czyli jednak można ćwiczyć umysł. Jego piosenki nazywano Grechutkami i taką Grechutkę zaśpiewa dziś dla nas Marcelina Błasik, a gra Niedrzwicka Orkiestra Koncertowa. Święte, jak szeptał kiedyś młody.
się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutko śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, 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 ola, oli. Dopóki są pieniądze. Ole, 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 ola, oli. Dopóki są pieniądze. Kazimiera Sawicka znają Państwo i uwielbiają tę gwiazdę polskiego bitu z pewnością, prawda? Nie wiadomo, o kogo chodzi. Pod pseudonimem artystycznym Katarzyna Sobczyk. O właśnie, swoje największe przeboje zaśpiewała w latach 60. razem z grupą Czerwono-Czarni. Wielokrotnie triumfowała na festiwalu w Opolu z takimi utworami jak O mnie się nie martw, Nie wiem czy to warto oraz Mały książę. Za chwilę usłyszymy jeden z tych utworów. Ja już bym zaprosiła na scenę wykonawczynię. Zanim się nastroją, ja jeszcze Państwu powiem, że wiele osób twierdziło, że Katarzyna Sobczyk marnuje swój talent, że mogła zrobić coś inaczej, lepiej, bo stać ją na to, że mogłaby nadać większy rozmach swojej karierze, a Kasia Sobczyk miała na to jedną odpowiedź, że jest wierna swojemu stylowi śpiewania i nie chce być popularna za wszelką cenę, że żyje, śpiewa i cieszy się każdym dniem i to jej wystarczy. I dlatego, gdy w 1964 roku po festiwalu w Sopocie najsłynniejszy impresario tamtych czasów, dyrektor słynnej paryskiej Olimpii, zaproponował jej roczny kontrakt, ona bez namysłu odmówiła. Warto dodać, że artyści bili się o to, by na tej właśnie scenie wystąpić. Gdyby taką propozycję otrzymały nasze wspaniałe, ale babki z Załucza, to ciekawe, czy skorzystałyby z niej. Już widzę, ale babki w Paryżu, ale babki w Mediolanie, ale babki na stadionie Wembley. Póki co, ale babki w Niedrzwicy w piosence O mnie się nie martw, a gra Niedrzwicka Orkiestra Koncertowa. Nie ma, jesteś to jesteś, a jak się nie ma, to też.
aktor, poprosimy z powrotem. Proszę nie uciekać, bo ja wiem, że większość naszej publiczności zna Ale Babki, ale ja bym teraz chciała tak bardziej przedstawić, ponieważ mamy też gości przyjezdnych. Ale Babki to obie dyrekcje i grono pedagogiczne Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu. Takie grono! To jest ciało pedagogiczne! Ogromne brawa! Drodzy Państwo, teraz nastąpi niestety mój dłuższy wywód, czytany zresztą, ale ten wywód należy się temu artyście, bo myślę, że no, ten artysta jest w sercach wielu, wielu pokoleń, czyli Czesław Niemen. Marek Kalewicz, dziennikarz muzyczny i fotograf specjalizujący się w zdjęciach muzyków, twierdził, że w PRL-u było dwóch wybitnych big beatowych wokalistów: Stanisław Guzek, czyli Stan Borys, i Czesław Wydrzycki, czyli Czesław Niemen. Obaj utalentowani, znający swoją wartość, obaj z niełatwymi charakterami. Stan Borys zgarniał liczne nagrody również za granicą. To go bardzo budowało, napawało dumą, ale i tak w Polsce stawiano go na ogół za Niemenem. Zdarzyło się więc, że rozżalony Stan Borys skrytykował publicznie Niemena jako wokalistę. Pewnego razu Stan Borys miał występować z zespołem Bizony w małej miejscowości pod Warszawą. Odbyli próbę, przebrali się w stroje estradowe, czekają w kulisie na występ, niezwykle zadowoleni, ponieważ bilety sprzedano do ostatniej sztuki. Tuż przed koncertem ktoś zauważył, że na widowni panuje nienaturalna cisza. To było zastanawiające. Ktoś zerknął przez szparę w kurtynie. Sala pusta, tylko gdzieś z kąta rozlega się lekko zachrypnięty głos z charakterystycznym wschodnim zaśpiewem. No, Stasiu, czas grać, toż ja bilety kupiłem. Tak się Niemen zrewanżował za złośliwości kolegi, że wykupił wszystkie bilety na ten koncert. Dziwny jest ten świat. To utwór publicznie wykonywany na 5. Festiwalu Piosenki w Opolu w czerwcu 1967 roku. Ciekawostką jest, że podczas prób Czesław tylko podśpiewywał sobie coś pod nosem. Nikt z organizatorów nie spodziewał się tego, co Niemen zaprezentował podczas właściwego koncertu. Wiele osób określiło ten utwór jako pierwszy polski protest song, choć w rzeczywistości jego inspiracją były stosunki międzyludzkie. Podobnie było z nagraniem tego utworu na płytę. Niemen wszedł do studia, aby dograć wokal na przygotowanym już podkładzie instrumentalnym i chórku. Pozostali muzycy czekali w reżyserce i jak wspominają, to co się wtedy stało, było dla nich wstrząsem. Czesław zaśpiewał z taką mocą, z taką ekspresją i dramatyczną siłą przekazu, że wszystkich zamurowało. A gdy skończył, nastąpiła długa cisza, która wydawała im się wiecznością. Asystentka reżysera dźwiękowego, która śledziła wskaźniki mocy na aparaturze, zauważyła, że siła głosu Czesława przekroczyła dopuszczalne parametry. A przed Państwem Weronika Oleszek w utworze Dziwny jest ten świat gra zespół estradowy, a chórki to część prosto z pola z przyjaciółmi. Gdzie jeszcze wciąż myśli?
To było niesamowite wykonanie i myślę, że w każdym z nas taka właśnie cisza chyba przez chwilę gdzieś zapadła. Ale koncert trwa nadal. Na Krzysztofa Klęczona ogromny wpływ miał ojciec Czesław, oficer Armii Krajowej, który po wojnie ukrywał się aż do 1956 roku. To on zaraził Krzysztofa pasją muzyczną, a Klęczon junior właśnie dla ojca skomponował Biały Krzyż do słów Janusza Kondratowicza. Ten utwór był żelaznym punktem koncertów Klęczona w USA. Gdy podczas koncertów publiczność w chicagowskich klubach nie stosowała się do jego apelu i tańczyła podczas tej piosenki, Krzysztof schodził na parkiet i prosił grzecznie o powrót do stolika. Czerwone gitary, potem trzy korony. Kariera Klęczona nabierała rozpędu, ale wyhamował w 1972 roku w związku z decyzją o wyjeździe do USA. Wyjechać chciał z żoną Alicją, mówił do niej Bibi. A Krzysztof gotów był skoczyć za nią w ogień, a co dopiero na pokład Batorego. W Stanach i bał się różnych prac, sprzątał, jeździł taksówką, a gdy uległ wypadkowi i przebywał w szpitalu, miejsce kierowcy w jego taksówce zajął Stan Boris. Jerzy Kosela wspominał o początkach zespołu Czerwone Gitary, że Klęczon miał zadziwiającą łatwość komponowania. 3-4 akordy i już gotowy pomysł na piosenkę. Co z tego, kiedy nie było tekstów? Dlatego na początku w repertuarze Czerwonych Gitar było tyle utworów instrumentalnych. A za chwilę usłyszymy przebój wszystkich żeglarzy, marynarzy, kajakarzy i innych wodniaków. 10 w skali Beauforta. A przed Państwem powołana specjalnie na ten koncert męska grupa wokalna w składzie Bartłomiej Bednarz, Marek Dziekanowski, Roman Deptuła, Albert Jurzyński, Paweł Moskwa. A, brawo! Paweł wspomoże żeńska część zespołu Prosto z Pola, a zagra zespół estradowy. I'm
Też tak czuli już 10, prawda? Okna pootwierane, ale to naprawdę skala się kończy. Drodzy Państwo, jeszcze jedna bardzo naprawdę uwielbiana, nie tylko lubiana, uwielbiana artystka, Anna Jantar. I teraz też chciałabym, aby swoimi wspomnieniami o Annie Jantar podzieliła się jeszcze jedna osoba, gość, pani Justyna Polaczek. Justynko, zapraszam. A to zapraszam. Tak się tutaj panie ustawiły, że idą do muzyków. Ja nie wiem, co tu jest w tym kąciku, ale dobrze. Justyniu, daję mikrofon. No, takie naturalne, że idziemy do muzyków, prawda? Tak, Anna Jantar. Któż z nas nie zna utworów tej wspaniałej wokalistki? Piękna, zawsze elegancka, uwielbiała się pięknie ubierać, nosiła piękne kapelusze, używała drogich perfum. Teraz jest to takie jakby oczywiste, bo pracują styliści, wizażyści, ale wtedy ona wszystko robiła sama. Już jak miała 7 lat, pojechała na kolonie, na których zaginęła. Okazało się, że już wtedy gdzieś tam schowała się w swojej walizce, wybierając sobie sukienki na wieczór, na dyskotekę wieczorną. Ale też Anna Jantar rozkochiwała w sobie mężczyzn. Wiemy, że była żoną Jarosława Kukulskiego, ale też oczarowała swoją osobą Marka Grechutę. Też Romuald Lipko napisał dla niej piosenkę, którą wykonała na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Piosenka Nic nie może wiecznie trwać. Wykonała 3 dni przed odlotem, ale już później nigdy nie usłyszeliśmy w jej właśnie wykonaniu, bo zginęła, mając zaledwie 30 lat. Również dla niej pisał Marek Grechuta i mówił, że to jest dla najpiękniejszej poznanianki utwór. Utwór Będziesz moją panią, który również prawdopodobnie był dla niej dedykowany. Wspaniała wokalistka, wspaniała kariera, bardzo krótka, ale jakże wymowna. Tyle, co mogę powiedzieć. Chyba każdy z nas uwielbia słuchać utworów Anny Jantar. Oczywiście, bardzo ci dziękuję. Myślę, że wiele osób ma podobne wspomnienia. Bardzo dziękujemy za przypomnienie. A my dziś przypomnimy inny utwór Anny Jantar. Gdzie są dzisiaj tamci ludzie? No właśnie. Gdzie? W naszych sercach? W piosenkach? Tym wspomnieniowym utworem zakończymy dzisiejszy koncert.
A zaśpiewa dla Państwa Antonina Matysek, a gra Niedrzwicka Orkiestra Koncertowa. Koncert, kończymy wspomnienia. Ja wiem, tu słyszę gdzieś tam nie. Myślę, że to jest dobrze, że tak Państwo reagują, ponieważ będziemy mieli repertuar do następnych koncertów. A wystąpili przed Państwem Damian Antoń, Bartłomiej Bednarz, Marcelina Błasik, Marek Dziekanowski, Roman Deptuła, Albert Jużyński, Antonina Matysek, Paweł Moskwa, Weronika Oleszek, Marcin Pastuszak, Sławomir Pyc, Weronika Pylar, Teresa Strug, Urszula Wierzchowska, Urszula Wnuk, Martyna Wójkowicz. Zapraszam wszystkich, kto może na scenę, ale do przodu, bo tam z tyłu jeszcze muszą wyjść inni.
a w zespołach wystąpili chór Gaudete pod kierunkiem Wiesława Brzuski, zespół Krajka również pod kierunkiem Wiesława, zespół Prosto z Pola, zespół Ale Babki z Załucza, Dorota Bielecka, Agnieszka Deptuła, Justyna Gutek, Marta Flis, Bożena Krzyżanowska, Monika Niezbecka, Agata Pietrzak, Renata Rudzka i Urszula Wąchała. A grała dla Państwa Niedźwicka Orkiestra Koncertowa w składzie klarnety Oliwia Pastuszak, Kacper Szuster, Bartłomiej Pastuszak i Paweł Ufnal. Saksofony altowe Weronika Socha, Martyna Wojtowicz i Magdalena Zimnoch. Saksofony tenorowe Alicja Wierzchowska, Piotr Dębiński. Saksofon baryton Damian Pastuszak. Trąbki Mieczysław Pawelec, Kamil Zarajczyk i Mateusz Kot. Puzon Bartłomiej Pietrzak. Saxhorn Kamil Giza. Tuba Mateusz Babula, przepraszam, nowe nazwisko. Bas, na basie zagrał nam Kazimierz Wnuk. A na perkusji syn słynnego kapelmistrza Kamil Wróblewski. Instrumenty klawiszowe Wiesław Brzuska. Teraz przedstawię zespół estradowy w składzie. Gitara elektryczna Paweł Żarnowski. Gitara basowa Karol Sulwerowicz. Instrumenty klawiszowe Michał Mazurek. Akordeon Sławomir Pyc. I perkusja Paweł Stryczniewicz. Jeszcze tylko dwie kartki. Tancerze przygotowani przez Dominikę Dul, Michalina Bał, Michał Ciekanowski, Maksymilian Florek, Wiktoria Gorajek, Emilia Jarocha, Natalia Kałdonek, Alicja Korba, Kacper Kowalczyk, Dominika Kurek, Damian Kuzioła i Kacper Kuzioła, Maria Niekłań, Kacper Pietras, Wiktoria Rejmach, Marta Sapińska, Maja Stelmach i Gastępień Adam Szuster. Dziękujemy również naszym gościom Monice Jarczyk, Celinie Małek, Zofii Paluch i Justynie Polaczek. Prowadzący koncertu Izabela Mazurek! Wielkie brawa! Gdyby nie moja boska Wero, to ja bym tych tekstów połowę nie miała. Dziękuję Ci, Weroniko. Podziękowania również dla firmy Alfabet za wsparcie organizacji naszego koncertu. Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom. Wielkie podziękowania dla Macieja Pietrasia za nieocenione wsparcie techniczne. Dziękujemy również Szkole Podstawowej w Niedźwicy Dużej za użyczenie elementów scenografii i za przeprowadzenie zbiórki dla Wiktorii Dyś. Ile teraz mamy? Poproszę tak głośno, ja słyszałam 1722,5 groszy. Czy kwota wzrosła? Ona wzrośnie może przy wyjściu, do tego zachęcam. Drodzy Państwo, bardzo miło. To, że Maciek jest z nami tutaj, nam bardzo pomagał. To znaczy, że na zastępcę, na światła, prawda? Ach, oczywiście, Mateusz Płecha, światła! Gdyby nie Mateusz, nie byłoby nic widać, tylko słychać. Byłoby jak w radio. Drodzy Państwo, bardzo nam miło, że Państwo tak licznie przybyli. Bardzo się cieszymy. To jest naprawdę bardzo budujące. I dla nas, którzy tu występujemy, a przecież każdy na co dzień zupełnie czym innym się zajmuje, nikt z nas nie jest
profesjonalistą, ale jest to ogromna radość, że mogliśmy dzisiaj dla Państwa wystąpić, że mogliśmy przypomnieć tak wspaniałych artystów. To jest naprawdę wielka rzecz, wielki wieczór, ogromne wspomnienie, które myślę każdy z nas nosi w sercu. Bardzo Państwu dziękujemy i drodzy Państwo, pożegnamy się optymistycznie. Gramy w zielone? Oczywiście, jeszcze w zielone gramy, bo to jeszcze nie koniec. A więc na zakończenie już tak, żeby nie było bisu. Jeszcze w zielone gramy i proszę włączyć się wszystkim, bo wszyscy gramy jeszcze w zielone. Mm-hmm.